Dzień dobry Państwu, Łukasz Kościeniak, witam bardzo serdecznie w porannej rozmowie Radia Rekord i Telewizji Damian. Dzisiaj moim Państwa gościem Dariusz Wójcik, radny Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Panie radny, marszałek Tomasz Grodzki, jego głośne wystąpienie w ostatnich dniach, w których przepraszał Ukraińców za działania polskiego rządu. Jak Pan zareagował na te słowa? Znaczy, panie rektorze, ponieważ w każdą sobotę robię zakupy na targu na Śląskiej, bo tam jest takie centrum informacji, tam można dużo rzeczy dowiedzieć się, czego ludzie oczekują od radnych, czego ludzie oczekują od prezydenta miasta Radomia i lubię tam robić zakupy. I ja przytoczę dyskusję dwóch panów między sobą, w którą ja też próbowałem być wciągnięty przez tych panów. Jeden pan mówił, że pan marszałek to jest zdrajca i agent ruski, a drugi pan mówił, że to jest chora psychicznie osoba. I próbowali, żebym stanął po której stronie. No i po której stronie właśnie pan stanął? A powiem panu, że nie stanąłem po żadnej ze stron, bo nie wiem, bo to są zdania tych panów. Ja uważam, że nie zawsze trzeba się wymalować kałem, żeby zabłyszczeć. A myślę, że zachowanie pana marszałka tak wyglądało. Mhm. Czyli kompletnie się pan nie zgadza z tymi twierdzeniami? Panie dyrektorze, ja nie wiem, czy się nie zgadzam. Wie pan, mógłbym powiedzieć swoje zdanie, myślę, że go nie wygłoszę teraz, bo jeszcze jeden proces nie zakończyłem. Nie chce pan być kontrowersyjny. Znaczy, myślę, że kontrowersyjny to ja już jestem i tego nic nie zmieni. Tak? Ja zawsze mówię to, co myślę i nie mam zamiaru jakby udawać, że jeżeli coś jest brzydkie, to jest brzydkie, tak? Tylko chwalić to. Zachowanie pana Grodzkiego było po prostu nie na miejscu i natychmiast powinien ten pan być odwołany z funkcji marszałka Senatu. Natychmiast, bo kompromituje nasz kraj. Mówi pan, że zawsze mówi pan to, co myśli, więc mam nadzieję, że tak będzie w kolejnych tematach. Pierwsza sprawa, dzisiaj sesja Rady Miejskiej. Za kilkanaście minut ona się rozpocznie. No i temat drapaczy chmur. Brzmi bardzo ładnie, bardzo fajnie, ale czy jest to inwestycja potrzebna miastu? Znaczy, panie rektorze, miasto musi się rozwijać i ja jestem za tym, żeby budować i popieram każdą inwestycję, która nie szkodzi jakby społeczności, bo nie wyobrażam sobie, że ktoś wybuduje bloki, a obok jest fabryka i za chwilę będzie zamykał mu tą fabrykę. No na takie coś na mojej zgody nie ma, ale tam, gdzie nie ma żadnych kolizji, popieram to. Inwestycja bardzo ciekawa, tylko no, ja nie rozumiem tej byle jakości, która od jakiegoś czasu wychodzi z Urzędu Miejskiego. Byle jakości? Byle jakości, bo jeżeli przygotowujemy przystąpienie do planu, to dlaczego wybraliśmy sobie tylko ten jeden mały wycinek, a nie realizujemy tego przystąpienia w całości, tak żeby cały ten teren Radomia był zagospodarowany. Nie rozumiem tego, no, kompletnie będę dzisiaj pytał na sesji Rady Miejskiej. No bo pewnie jest teraz taka potrzeba. Znaczy, no, panie dyrektorze, ale chodzi o to, że na miasto patrzymy szerzej, w perspektywie czasu. I nic nie stoi na przeszkodzie, żeby cały ten teren był zagospodarowany, żebyśmy mieli wizualizację, że w perspektywie czasu będzie można w tym miejscu pobudować to, to, to i to, tak żeby inwestorzy, ci, którzy teraz tam posiadają te nieruchomości lub przyszłości, wiedzieli, co mogą zrobić. Czy te bloki teraz powstaną? Obawiam się, że okres jest bardzo ciężki i należy odłożyć w czasie takie inwestycje, dlatego że poziom cen materiałów budowlanych, zarówno stali, betonu jest tak wysoki, że ta inwestycja po prostu się nie zwróci, bo za metr takiej nieruchomości musielibyśmy żądać horrendalną kwotę. Tak? Czyli co, może nie być chętnych na budowę? Znaczy, może nie być chętnych na kupno takiej nieruchomości, ale to ja nie jestem specjalistą, nie jestem analitykiem, to osoby, które budują, one doskonale wiedzą o tym, ale w tej chwili mieszkania w Radomiu około 7000 zł nowego bloku przy tej podwyżce stali, jeżeli stal zdrożała w przeciągu 3 miesięcy około kilkudziesięciu procent, no to śmiem twierdzić, że będzie trzeba za to wołać około 10000 zł. Czy taka cena w Radomiu jest do udźwignięcia? Nie mam, ale ja popieram w ogóle powstawanie planu zagospodarowania przestrzennego, ale róbmy to kompleksowo, a nie wyrywkowo, dlatego że tutaj ktoś tam zgłosił się, ma ucho do urzędu, jest bliżej, jakiś bliżej podpowiadać się znalazł Urzędu Miejskiego i to robimy, a pozostałe rzeczy jakby zostawiamy po to, żeby sobie leżały. No ja na coś takiego się nie godzę. Jeżeli robić plan, to robić cały plan po przeciwnej stronie
Kelleskrausa, bo ten parking straszy, ten CPN straszy. Natychmiast trzeba się tych obiektów pozbyć z tego terenu, tak? Kelleskrausa. No, raczej właściciel stacji benzynowej nie będzie. Właściciel nie jest, to nie jest właściciel stacji benzynowej, tylko jest działka dzierżawiona od miasta i z tego co wiem, umowa dobiega końca i nie wyobrażam sobie, że ktoś mógłby w tym miejscu wyrazić zgodę i przedłużyć na kolejny okres użytkowania, zarówno dla tego CPN, jak i tego parkingu, który został wyremontowany za grube pieniądze. Prokuratura nie dostrzegła nieprawidłowości. Z tego co wiem, więcej mamy za ten parking wziąć pieniędzy, dlatego że włożyliśmy w niego i będzie wyższy operat szacunkowy. No, obiekt pan, stoi, ale można wytłumaczyć wszystko, ale myślę, że w filmie Barei ten parking idealnie by się odnalazł. Mhm. A jak pan ocenia plan zagospodarowania skweru przy Placu Jagiellońskim? Pan wiceprezydent Mateusz Tyczyński prezentował bardzo efektowną wizualizację, chwalił się pomysłami. To dobrze, że miasto chce w centrum tworzyć takie miejsca zielone? Znaczy, bardzo dobrze, bo w centrum potrzebne są miejsca zielone. To powinno być poddane szerokim konsultacjom z mieszkańcami Radomia, z przyrodnikami, ze środowiskiem osób, które jakby są miłośnikami rowerów, bo miasto tworzymy po to, żeby mieszkańcom żyło się lepiej. Mhm. Uchwała śmieciowa, temat, który powraca już od kilku miesięcy. Czy udało się znaleźć porozumienie z panem prezydentem? Znaczy, panie redaktorze, ja rozmawiam na sesji Rady Miejskiej, na komisjach Rady Miejskiej. Rozmowy przy cygarach w gabinetach mnie nie interesują i w takich nie luksusowo. I w takich nie uczestniczę. Zobaczymy, jakie argumenty będą na sesji Rady Miejskiej, ale jeszcze wrócę do tego targu na Śląskiej. Też mieszkańcy do mnie mówili, że mam nadzieję, że nie poprzecie podwyżek za śmieci dla nas, bo my nie jesteśmy w stanie tego udźwignąć. No miasto też nie jest w stanie udźwignąć. 22 miliony złotych dokładnie. Panie redaktorze, kwestia, jak to chcecie rozwiązać? Patrząc na to, jak są gospodarowane, jak są wydawane pieniądze w mieście, czyli chociażby obiekt na ulicy Struga, stadion, to śmiem twierdzić, że miasto jest bardzo bogate. Mhm. I stać go jest na to, żeby pokryć koszty. Czyli pan dzisiaj będzie głosował przeciwko podwyżkom? Ja oczywiście. Ja co do zasady głosuję przeciwko wszystkim podwyżkom dla mieszkańców Radomia. Mhm. Wspomniał pan o obiekcie sportowym na Struga. Czy pana zdaniem i ta inwestycja powstanie w terminie? Absolutnie nie powstanie w terminie i tu mogę się założyć z każdym. Nie wiem, o co pan redaktor chce się ze mnie założyć, bo jeżeli wierzy w ten obiekt, to już po programie. To już ustalimy. Nie powstanie, tak, w terminie. Ustalimy. Chciałbym, żeby w ogóle powstał, bo przy tak galopujących cenach materiałów budowlanych i przy niewielkim wzroście wpływów do budżetu miasta Radomia po prostu nas nie będzie stać na dokładanie kolejnych pieniędzy. A to, że wykonawca przyjdzie po kolejne pieniądze, to jest pewne jak w banku. No na ten moment wiadomo, że będą 2 lub 3 aneksy. No to na razie. Będzie więcej pana. Czyli razem to już jest około 15 chyba, tak? No już ciężko chyba się połapać dokładnie, natomiast ponad 100 milionów złotych netto za sam stadion. Jak to mówią, pan się bawi, złotem płaci. Temat jeszcze stadionowy. W ostatnich dniach bardzo wiele krytycznych opinii o murawie na stadionie przy ulicy Narutowicza. Jeden z naszych zawodników, Damian Jakubik, zawodnik Radomiaka, doznał przez to kontuzji. Mosir miał inne plany miał wymienić murawę. W końcu się okazało, że będą to prace remontowe, tak żeby na razie ten obiekt jakoś w miarę przygotować. No i prezydent Mateusz Tyczyński mówi, że rozwiązaniem tego problemu będzie nowy stadion. Jak pan w ogóle podchodzi, jak pan ocenia takie postawienie sprawy? No to ja myślę, że władze Radomiaka muszą bardzo wysoko ubezpieczyć swoich piłkarzy, bo podchodząc do tego w taki przepraszam. Program podchodząc, żywo. Już tutaj telefony się grzeją. Ja go wyciszałem, przepraszam bardzo, już więcej się to nie powtórzy. Więc jak pan właśnie do takiego postawienia sprawy podchodzi, że... No jest to taka odpowiedź, nowy stadion co najmniej rozwiąże problem. Na poziomie amatorskim, no bo Radomiak gra na poziomie ekstraklasy i na poziomie ekstraklasy są jakieś wymogi. A jest to najgorsze boisko
w całej ekstraklasie. W pierwszej lidze praktycznie też było, więc... pierwszej lidze jeszcze mogliśmy tam gdzieś ale też w okolicach byliśmy... końcówki, a w tej chwili jesteśmy... Kluby nie przynosi. Na szerokim końcu kluby nam to nie przynosi i patrząc jak się buduje obiekt na ulicy Struga, jeżeli będziemy mieli czekać, to mówię, że musimy zwiększyć ubezpieczenia piłkarzy Radomiaka i ta kadra nie powinna liczyć tam 20 kilku zawodników, tylko około 50, bo większość powypada. Ja myślę, że jakby osoby, które nadzorują, nie powinny dopuścić tak do tego, żeby ta murawa była dopuszczona do rozgrywek piłkarskich, tylko powinniśmy to wyremontować. Przecież to nie są jakieś duże koszty i są czasochłonne. W tej chwili rozwijamy z rolki... Kolejna niekompetencja władz Mosirów mówić o niekompetencji. Ja myślę, że tutaj płacimy za frycowe, za jakby niewiedzę, no bo tam my w Radomiu nie mamy specjalistów, którzy jakby odpowiadali, zajmowali się murawą. Wiele jeszcze przed nami, musimy się uczyć, ale wszystkie błędy powinniśmy eliminować. A taka wypowiedź prezydenta tak trochę nie przystoi. Tak mi się wydaje, no bo jeżeli będziemy czekali na mecz Radomiaka, to kiedy? Za rok? No, termin budowy, zakończenia budowy stadionu 31 grudnia. Radomiak ma zagrać w rundzie wiosennej sezonu 2022-2023. Gorzkie żale na fujarce. Panie radny, na koniec temat pana posła Konrada Frysztaka, który bardzo mocno skrytykował pana partyjnego kolegę starostę radomskiego Waldemara Trelkę za zaproszenie na galę perły powiatu Wojciecha Cejrowskiego. Chodziło o negatywne komentarze pana Cejrowskiego na temat ataku Rosji na Ukrainę. Negatywnych w sensie takim, że próbował tłumaczyć Rosjan z tego właśnie ataku. Jak pan ocenia? To że taka osoba nie powinna się pojawić na gali, czy to jest burza w szklance wody? Nie zgadzam się z panem Cejrowskim, chociaż bardzo lubię jego programy i oglądam, bo są bardzo ciekawe, są fajne, można dużo ciekawych rzeczy się dowiedzieć. No z tą wypowiedzią się nie zgadzam, ale żeby go nie zapraszać na galę, no mogę mieć tylko jakby pretensje do pana starosty, żeby nie zaprosił, bo chętnie bym pana Cejrowskiego posłuchał. No to już trzeba w takim razie wyjaśnić z panem starostą. No tak, dlaczego mówię dlaczego tak delikatnie. Dlaczego partyjny kolega się nie pojawił na gali? No właśnie, to już. Jak to można na kolegów liczyć? To już. Ale już abstrahując, absolutnie nie mam nic do pana Cejrowskiego i jakby poseł się zajmował, powinien się zająć czymś poważniejszym, a nie kto u kogo gości, bo to gospodarz decyduje o tym, a nie poseł. No tak, ale pan poseł mówi, że są publiczne pieniądze. I on chce teraz pokazać mieszkańcom, kto, ile to nas ilość kosztowało. Osób obecnych na tej gali świadczy o tym, że te pieniądze zostały wydane prawidłowo i z głową. Dariusz Wójcik, radny Prawa i Sprawiedliwości, był moim państwa gościem. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo, dziękuję państwu. Dziękujemy bardzo za uwagę. Do usłyszenia i do zobaczenia już jutro.